wszystkich serdecznie, wszystkich przybyłych gości. Spotykamy się dziś, 16 stycznia 2018 roku. No, uroczystość jest rzeczywiście wyjątkowa. Gdybym to miał komentować w Eurosporcie, bym powiedział biatlonowy Puchar Świata w biegach narciarskich. Ale to później, to jeszcze na to poczekamy, bo dziś uroczystość jest zupełnie inna, ale bez tego żadnych Pucharów Świata, rzecz jasna, nie będzie. Dziś będziecie Państwo świadkami inauguracji projektu budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach. O powitanie gości i opowiedzenie o szczegółach projektu proszę pana Cezarego Przybylskiego, marszałka województwa dolnośląskiego. Proszę bardzo. Panie posłanki, panie ministrze, panie wojewodo, pani prezes, panie prezesie, ekscelencje książę biskupie, panie burmistrzu, pani starosto, koleżanki i koledzy samorządowcy, radni wojewódzcy, koleżanko i kolego z zarządu województwa. Szanowni państwo, cieszę się bardzo, że przyjęliście państwo zaproszenie na niezwykle ważną nie tylko dla Jakuszyc, nie tylko dla Dolnego Śląska, ale dla całej Polski inwestycje czy rozpoczęcie inwestycji. Spotykamy się dziś na Polanie Jakuszyckiej w miejscu o ogromnym znaczeniu nie tylko dla sportu wyczynowego, ale również i dla sportu amatorskiego, dla narciarstwa biegowego i biatlonu. W miejscu, gdzie rozgrywa się legendarny bieg Piastów. Dla mnie jako samorządowca wywodzącego się z ziemi bolesławieckiej fascynujące było to, że tak wielu mieszkańców naszego powiatu brało udział w zawodach na Polanie Jakuszyckiej lub przyjeżdżało z rodzinami, aby pobiegać na wspaniałych trasach narciarskich gór izerskich. I muszę powiedzieć, że w pierwszych 5 biegach Piastu brałem udział. Natomiast później zarzuciłem to, ale sobie rzeczywiście po dzisiejszej imprezie solennie obiecuję, że te treningi wznowię i również będę brał udział w tej przepięknej imprezie. Już wtedy marzyłem o tym, aby dla nich i dla wszystkich użytkowników przygotować odpowiednie warunki, zmodernizować infrastrukturę turystyczną. Ale to było jeszcze wtedy marzenia młodego człowieka. Wszystko zaczęło się też od pewnego telefonu kilka miesięcy po tym, kiedy zostałem powołany na stanowisko marszałka województwa dolnośląskiego. Zadzwonił do mnie Julian Gozdowski, którego serdecznie witam. Jeden z założycieli i ówczesny prezes Stowarzyszenia Bieg Piastów z propozycją współpracy przy odnowie i przebudowie obiektów sportowych. Kolejne rozmowy i spotkania przyniosły efekt w postaci porozumienia i umowy przedstępnej. Nie było to łatwo, wiedzą to radni, wiedzą koledzy zarządu, wiedzą przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Bieg Piastów, że te rozmowy były naprawdę bardzo trudne, ale dzieło zostało zwieńczone. Od tego czasu minęło 3 lata. Ktoś powie, że to bardzo dużo. Ja uważam, że to naprawdę jest bardzo krótki okres i ten czas nie został zmarnowany. Kolejne umowy, koncepcje, wreszcie projekt budowlany i wykonawczy. Dziś jesteśmy w przededniu rozpoczęcia inwestycji, a tydzień temu uzyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę. Obecnie toczy się postępowanie przetargowe, zgodnie z którym chcemy tą inwestycję rozpocząć w 2018 roku w kwietniu, a gotowe budynki, gotowe trasy powinny być na przełomie 2019-2020 roku. Planujemy, że to otwarcie nastąpi w pierwszych tygodniach, pierwszych dniach stycznia 2020 roku.
Realizacja tej inwestycji nie miałaby miejsca, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. W szczególności chciałbym podziękować ministrowi sportu Witoldowi Bańce, obecnemu z nami, ministrowi Jarosławowi Stawiarskiemu. Prosiłbym tu brawa, bo bez... dniu. Dzięki życzliwości i wsparciu ministerstwa nasza inwestycja znalazła się na indykatywnej liście projektów o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu. Otrzymujemy także poważne wsparcie od samorządu lokalnego, burmistrza Szklarskiej Porębu, pana Mirosława Grafa i powiatu co dziękuję pani staroście Annie Konieczyńskiej. 8 stycznia bez zbędnej zwłoki otrzymaliśmy pozwolenie na budowę i mogliśmy ogłosić przetarg. Chciałbym podziękować inicjatorowi i twórcy biegu Piastu, panu Julianowi Gostowskiemu. Stowarzyszenia Biegu Piastu Zygmuntowi Bobowskiemu oraz Maciejowi Pawłowskiemu, obecnemu prezesowi. Za szczególne zaangażowanie dziękuję związkom. Prezesowi Związku Polskiego Związku Narciarskiego panu Apolionuszowi Tajnerowi. To nie jest pierwsza wizyta pana prezesa związana z Polaną Jakuszycką. Ten kontakt podobnie był bardzo częsty, podobnie jak kontakt z panią prezes Polskiego Związku Biatlonu, panią Dagmarą Gerasimik. Dziękuję współpracownikom, panu prezesowi Sebastianowi Kąckiemu z Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, który będzie w imieniu województwa dolnośląskiego realizatorem tej inwestycji. Chciałbym tylko podkreślić, że jest to spółka, którym głównym akcjonariuszem, głównym właścicielem jest samorząd województwa, ale i również Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna. Panie prezesie, też serdecznie dziękuję za wsparcie, jakie pan udzielał przy realizacji koncepcji tej inwestycji. Zaplanowaliśmy budowę na Polanie Jakuszyckiej nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiektów spełniających wymogi najwyższej klasy zawodów sportowych, a jednocześnie miejsca dla wszystkich narciarzy, amatorów i turystów. Jest to przestrzeń dobrze skomunikowana, gdyż oprócz drogi krajowej nr 3 Polanę Jakuszycką obsługuje kolej dolnośląska w relacji Szklarska Poręba Główna Liberec. Mamy też bardzo dobrą współpracę z krajem libereckim, z hetmanem, panem Martinem Putą. Udało nam się podpisać porozumienie, dzięki której ta linia została uruchomiona, ale ona otwiera tak naprawdę w jedną i w drugą stronę tą przestrzeń i trasy do Polany Jakuszyckiej. Przy naszych bardzo dobrze funkcjonujących kolejach dolnośląskich dojazd z Wrocławia do Szklarskiej Poręby nie stanowi żadnego problemu, a że ze Szklarskiej na Polanę Jakuszycką to już tylko krok. Chcielibyśmy też zmienić przyzwyczajenia turystów, żeby nie było sytuacji takiej, że turysta musi wjechać prawie na samą Polanę Jakuszycką, dlatego też będziemy przebudowywać ten szlak kolejowy. Turysta, który przyjedzie tutaj na Polanę Jakuszycką, będzie mógł oczekiwać na te pociągi w ciepłych pomieszczeniach. Te nasze szynobusy będą przystosowane również do przewozu nart. W obrębie Polany skonstruujemy podziemny parking na ponad 200 stanowisk, które w czasie zawodów narciarskich częściowo będą się zamieniały w korytarz dojścia zawodników, trenerów, sędziów i dziennikarzy do właściwych miejsc w strefach startu, mety i strzelnicy.
nad parkingiem. Na poziomie terenu znajdować się będzie stadion zimowy, w lecie wykorzystywany jako miejsce treningów i zawodów przy wykorzystaniu rolkostrady i toru rolkowego. Powstanie nowa pełnowymiarowa strzelnica oraz sezonowe boisko treningowe z bieżnią lekkoatletyczną. Chcemy wykorzystać te unikalne, unikatowy mikroklimat, jaki jest na Polanie Jakuszyckiej. To będzie miejsce treningu nie tylko dla sportów zimowych, ale również dla sportów letnich. I muszę powiedzieć, że sporo klubów z różnych stron Polski, ale i Europy, w momencie kiedy powzięło informację o tym, że taka inwestycja powstanie, już dopytują o to, kiedy będą mogli rozpocząć tu treningi. W budynku głównym umieszczono zarówno funkcje adresowane wyłącznie dla zawodów najwyższej rangi, jak i dla codziennego użytkowania obiektu. Znalazła się tu poczekalnia i peron obsługujący pasażerów kolei. Interaktywne centrum edukacyjne, szatnie, narciarnie, smarowalnie, sala sportowa oraz strefa odnowy biologicznej, siłownią, basenem, pomieszczeniami masażu i salkami treningowymi. Organizujemy również część hotelową, część gastronomiczną, część konferencyjną, pomieszczenia biurowe, sędziowskie i antydopingowe. Adresujemy naszą inwestycję dla każdego potencjalnego użytkownika. Zapewniamy doskonałe warunki zarówno turystom indywidualnym, jak i rodzinom przyjeżdżającym zimą z nartami, a w pozostałych porach roku rowerami na wyprawy górskie. Chcemy przez cały rok gościć zgrupowania sportowców różnych dyscyplin, szczególnie zawodników o różnym stopniu niepełnosprawności. Dlatego też nasz obiekt, infrastruktura terenowa zostały wyposażone w niezbędne przestrzenie i urządzenia pokonujące bariery architektoniczne. Ale chcemy też adresować ten obiekt dla osób w różnych wieku, począwszy od dzieci, poprzez młodzież, osoby dorosłe, ale i osoby starsze. Kierujemy również do młodzieży, szczególnie tutaj też do naszej szkoły sportowej, którą mamy w Szklarskiej Porębie. Obiekt będzie przygotowany do rozgrywania zawodów najwyższej rangi, zarówno w narciarstwie biegowym i biatlonowym. Łącząc siły z naszymi przyjaciółmi po drugiej stronie granicy, w kolejnych latach uzyskamy potencjał do rozgrywania w Karkonoszach i Górach Izerskich zawodów zimowych w szeregu dyscyplinach sportowych. Chciałem powiedzieć w ten sposób, że tak jak spełniły się marzenia wielu ludzi, w tym Juliana Gozdowskiego, tak i te marzenia o tym, żeby w Polsce, a szczególnie w Szklarskiej Porębie, odbyła się olimpiada zimowa, nie jest znowu aż taką wielką mrzonką. Te część zawodów mogłaby odbywać się tu w Jakuszycach albo w innych miastach Polski, ale obok mamy Harachów. Zainteresowane są również tym pomysłem miasta z Niemiec. Leżemy na trójstyku, a to stwarza nam olbrzymie możliwości. Życzę Państwu, ale również sobie, żeby ta polana tętniła jeszcze większym życiem jak ten i w tej chwili, żeby każdy, kto chce aktywnie spędzić czas, mógł z tej infrastruktury skorzystać. I zapraszam Państwa na otwarcie w pierwszych tygodniach 2020 roku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Hasło na dziś jest takie: przenieśmy Pjongczang do Szklarskiej Poręby, znacznie bliżej, prawda? O zabranie głosu poproszę pana ministra sportu i turystyki, pana Jarosława Stawiarskiego. Panie marszałku, panie wojewodo, panowie państwo posłowie, nie widzę chyba, czy panie senatorze, samorządowcy, pasjonaci narciarstwa, panie prezesie, pani prezes i wszyscy ludzie dobrej woli, którzy tutaj się zebrali pod hasłem Centrum Dolnośląskie, Centrum Sportów Zimowych, tak? A ja cały czas mówiłem Jakuszyce i plony Jakuszyckie i bieg Piastów. Ja rozmawiałem z panią
wicemarszałek, od kiedy jest Bieg Piastów? I takśmy się zastanawiali, czy od 78 roku, czy... Ale ja mówię o nazwie samej, o nazwie. O nazwie własnej, bo ja wtedy Teleranek oglądałem i wtedy mówili, to było bardzo dawno temu, ja Teleranek oglądałem i wtedy mówili, że robi się taka impreza Bieg Piastów, coś podobnego na wzór szwedzkich biegów Wazów. To był 76. Kochani Państwo, tyle lat Jakuszyce czekają na coś, co powinno tu być już dawno, bo tak naprawdę w czasach minionego ustroju też to były najlepsze warunki do trenowania sportów zimowych, narciarstwa klasycznego i w latach tak zwanej III Rzeczpospolitej, która już trwała do 89 czy od 90 roku, w zależności jak to liczy, też powinno tutaj być to centrum sportów zimowych. Nie będę powtarzał, że tu są najlepsze warunki klimatyczne, że najdłużej śnieg jest, że jest tutaj tradycja tych zawodów narciarskich, biegowych, że tu przyjeżdża, nie wiem ile, milion, setki tysięcy obywateli polskich, którzy chcą pobiegać w świetnych warunkach, w świetnej okolicy na nartach. My ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, w osobie ministra Bańki i mojej skromnej osoby, kibicujemy samorządowi województwa dolnośląskiego, by ten pomysł ziścił się. Ja wiem, że liczycie Państwo na naszą pomoc i taką pomoc dostaniecie, bo oprócz tego, że minister Bańka jest pozytywnie nastawiony do sportów zimowych, bo jest ze Śląska, ja jestem z Nizin, ale jeżdżę na nartach tych zjazdowych od 30 lat, to jakoś tam potrafię z każdego zjechać, to jeszcze macie tutaj dwie panie, które są za wami, czyli dwie panie z Ministerstwa Edukacji Narodowej, poseł Anię Zalewską, minister edukacji i poseł Marzena Machaj, która zresztą jest mieszkanką Szklarskiej Poręby, tak? Jeleniej Góry, tak mi się wydaje, ale gdzieś Kamienna Góra, gdzieś tu była Kamienna Góra, tak mi się wydaje kiedyś. Także ja powiem tak, lobby, jeśli chodzi o lobby tu dla tej inwestycji jest bardzo duże i wydaje mi się, że panie marszałku, mogę z tego miejsca zadeklarować, że do 50% dofinansowanie inwestycji strategicznych będzie jak najwyższe. Ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jakie to będzie dofinansowanie, bo teraz to zaproszę pana marszałka do siebie, do ministerstwa i jego zacnych urzędników, żeby z moimi urzędnikami, z naszymi wspólnie urzędnikami siedli i porozmawiali o kosztach kwalifikowanych, o tym, co trzeba zrobić, co trzeba uznać za koszt kwalifikowany, a co nie będzie kosztem kwalifikowanym. To wszystko dopiero spowoduje, że na 15 marca będziecie Państwo gotowi do aplikowania na listę roczną obiektów do realizacji z listy tej strategicznych obiektów i wtedy przyznamy decyzję dotyczącą wysokości finansowania. To będzie gdzieś około kwietnia, może maja. I wydaje mi się, że nawet jakby ta wysokość nie była Was satysfakcjonująca, ale nie wolno się załamywać, bo budżet Państwa jest coraz w lepszej kondycji. Ja mówię o części, którą my dysponujemy. To jest Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. My te pieniądze jesteśmy tylko tymi, którzy transferują te pieniądze z totolotka. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej co roku jest zasilany z dopłat do zakładów totolotka i co roku jest większy. Ja optymistycznie patrzę na to, że w tym roku tu jest 800 chyba 50 milionów, tamtem około 740 milionów. Z roku na rok Polacy grają więcej, a jak będą grać więcej, to takich Polan jakoszyckich będziemy w stanie więcej zrealizować. Dlatego, panie marszałku, ja dzisiaj państwu i dziennikarzom i państwu, ja nie odpowiem, w jakiej wielkości my będziemy w stanie dofinansować, ale na pewno w dosyć znacznej, bo tu siedzą jeszcze dwoje przemiłych państwa ze związków sportowych. Pani prezes z biatlonu, ja obiecywałem, że będzie Kubalonka w Wiśle robiona i będzie. Trasy biegowe na Kubalonce też biatlonowo i narciarstwo klasyczne. I pan Apoloniusz także wie o tym, że to będziemy realizować. Będzie Kubalonka realizowana, dokończymy Zakopane, trasę tą biegową tam były sprawy własnościowe, dlatego my naprawdę inwestujemy. I jeszcze bierzemy się za kompleks małych Krokwi, także to będzie duży wysiłek finansowy. Dlaczego Państwu o tym mówię, że tak naprawdę Jakuszyce są piękne,
są stolicą narciarstwa klasycznego, ale jeszcze kilka stolic mamy w Polsce i musimy jednakowoż to sprawiedliwie podzielić, ale na ten czas stawiamy na Jakuszyce, bo Jakuszyce są przygotowane, jak widzę z tego filmu, kompletnie, już jest pozwolenie na budowę. Także panie marszałku, szanowni państwo, zabieramy się do pracy i mam nadzieję, że już niedługo poznacie efekty pracy marszałka i mojej i ogłosimy, jaka to kwota dofinansowania będzie i będziemy w razie czego szukać pieniędzy dodatkowych. I gratuluję pomysłu i życzę naprawdę, panie marszałku, szanowni wszyscy tutaj pasjonaci narciarstwa biegowego z Dolnego Śląska, nie tylko, że z pasji robi się wiele. Nawet i te igrzyska zimowe mogą się udać, wbrew temu, co niektórzy mówią i się śmieją z tych pasjonatów z Karpacza i z tych miejscowości z Dolnego Śląska, że w 2030 roku jest to mrzonka. Mrzonki czasami stają się realem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz o zabranie głosu poproszę panią Dagmarę Gierosimiuk, prezes Polskiego Związku Biathlonu. Szanowni państwo, szanowni goście, jest mi niezmiernie miło znaleźć się tutaj z wami na Polanie Jakuszyckiej. Ja przebywam tu bardzo często, ale opowiem taką krótką historię, dlaczego Jakuszyce są tak ważne dla polskiego biathlonu. Nie w 76, a tym razem w 79 odbyły się tu pierwsze mistrzostwa Polski przeniesione z Kościeliska. Do tego czasu odbywały się, biathlon funkcjonował tylko w Kościeliska. Od tego czasu odbyło się tutaj 17 mistrzostw Polski seniorów. Ale co ciekawe, w większości przypadków Jakuszyce w naszych kalendarzach były wpisywane jako miejsce rezerwowe. Z uwagi na to, że strzelnica, którą mijaliście tutaj wzdłuż tego namiotu, nie spełniała takich wymogów przebiegu naszej konkurencji. Zawsze była rezerwowa i zawsze tutaj trafialiśmy. Prawdopodobnie w tym roku będzie tak samo. Zresztą w ostatnim tygodniu mieliśmy rozegrać zawody na Kupolonce, potem przenosiliśmy je do Zakopanego. Ostatecznie wylądowaliśmy w Jakuszycach. Co do tego nie macie wątpliwości, że warunki śniegowe są tu fantastyczne i ten śnieg leży tutaj faktycznie od listopada aż do maja. Moi zawodnicy, reprezentanci kadr narodowych będą przeszczęśliwi, jeżeli większy okres przygotowawczy będą mogli spędzić w Polsce. Na ten moment wyjeżdżamy około 200 dni do innych obiektów międzynarodowych. Oczywiście tego nie zaprzestaniemy, bo ta różnorodność w sporcie, zmienność tras, strzelnic jest wymagana. Ale ich marzeniem jest, żeby nie 200 dni spędzać za granicą, ale może 100 by było wystarczające. Przypomnę tylko, że Tomasz Sikora, nasz najlepszy zawodnik, tutaj w Jakuszycach zdobył 17 medali mistrzostw Polski, w tym 12 złotych. W jego sercu również to miejsce jest wyjątkowe. Nasze zawodniczki, Weronika Nowakowska, Krysia Guzik, Monika Hojnisz, która już za chwilę wyjadą na Igrzyska Olimpijskie, właśnie tutaj zdobyły swoje pierwsze medale mistrzostw Polski seniorek. Złote medale tutaj stały się mistrzyniami Polski. Jestem przekonana, że dla tych zawodników, którzy wciąż są czynnymi zawodniczkami w ich przypadku, będzie to naprawdę świetne miejsce do kontynuowania treningu. W tej chwili współpracuję w reprezentacji z norweskim trenerem. On zaskoczony był również ilością dni, które spędzamy na zgrupowaniach. Mówi, u nas takiego czegoś nie ma. Pytam, dlaczego? No to jest powszechne, że trenujemy na swoich obiektach. Ja mówię, to teraz musisz zrozumieć nas, że my musimy wyjeżdżać. Wierzę, że słowa pana ministra o Kupolonce, tutaj już działania zostały podjęte. Niedawno zakończyliśmy modernizację Duszniki Arena, a teraz jesteśmy tutaj w Jakuszycach. Zmierzają do tego, że nasi sportowcy w sportach zimowych, w biathlonie, w biegach narciarskich będą mieli właśnie miejsce do takiego stałego, światowego trenowania. Jestem niezmiernie dumna, że mogłam poznać pana Juliana Gozdowskiego. Wspominałam to wczoraj, już wieczorem, dla tych państwa, którzy byli obecni, który w 2006 roku pokazywał mi swoje mapy i flamastrami narysowane przesunięcia strzelnicy, domków i innych. I wtedy wydawało mi się to właśnie taką mrzonką
marzeniem pana Juliana i cieszę się, że wciąż jestem tutaj z państwem i właśnie w tej chwili to marzenie pana Juliana, całego środowiska biathlonowego się spełnia i dziękuję wszystkim państwu, którzy trzymają za nas kciuki i chcą, żeby ten sport zimowy w Polsce się rozwijał, a infrastruktura jest do tego niezbędna. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękujemy pani prezes za zabranie głosu. Poproszę pana prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusza Tajnera. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, tutaj już wszystko zostało powiedziane. I pan marszałek, i pan minister, i Dagmara od strony sportowej. Ja więc troszkę inaczej ujmę ten temat. Oczywiście na tą modernizację czekaliśmy od lat, od wielu lat. Co najmniej od 6 lat już się zaczyna konkretyzować sytuacja i wygląda na to, że już tej inwestycji nic nie zatrzyma. Dlaczego ona nam jest potrzebna? No to Dagmara tutaj mówiła, nie tylko ruch turystyczny, rekreacja, prawda, świeże powietrze, ale również dla potrzeb naszego sportu wyczynowego. Nasze grupy rzeczywiście nie będą musiały tyle jeździć po świecie, będą mogły tutaj u nas w kraju korzystać z tej bazy treningowej. Obserwując, biorąc udział również w konstrukcji tego projektu i obserwując efekty, mogę powiedzieć, że podoba mi się ten obiekt nie dlatego, że jest taki piękny sam w sobie, ale że będzie niezwykle funkcjonalny. Ja patrzyłem pod względem wykorzystania, jak to będzie funkcjonowało, jak to będzie wyglądało. Tam jest naprawdę, w tym projekcie jest wszystko zadbane i skonstruowane w taki sposób, żeby było bardzo proste w użytkowaniu i żeby było tam wszystko to, co jest potrzebne. I tak ten projekt wygląda. Także bardzo się cieszę, że taki obiekt będziemy tutaj mieli. I co stwarza, jakie możliwości stwarzają się nam. Mam nadzieję, że jak ten obiekt zostanie wybudowany albo w trakcie budowy, że pobudzi to stronę czeską do tego, żeby również zmodernizować skocznię w Harachowie. Cały ten obiekt, te obiekty, które tam są. Myślę, że to bardzo pobudzi, bo za tym idą, gdzie organizacja, oprócz tych spraw szkoleniowych, ale organizacja imprez sportowych, tych o najwyższej randze. Rozpoczynając od Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy, poprzez Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Świata Seniorów, Juniorów. No i chodzą nawet słuchy, że Igrzyska Olimpijskie będzie tu wtedy można zorganizować. No ale to tak jak powiedział pan minister Stawiarski, to się tak czasem mówi, ale jak się stara o duże imprezy, to czasami okoliczności same wypychają taką możliwość do realizacji. I takie możliwości się stworzą, jeżeli będziemy mieli tutaj taki obiekt. A ponieważ to miejsce jest na styku trzech państw, Czech, Polski i Niemiec, no to nieograniczone możliwości się stwarzają. I jeszcze raz powiem, ponieważ znam prawie wszystkie obiekty tego typu, czyli ośrodki narciarskie, biegowe na świecie, a w Europie na pewno, to będzie najpiękniejszy, najbardziej funkcjonalny obiekt. Nie mówiąc o tych trasach, walorach tras i ich przebiegu, prawda, to jest prawie 100 km tras biegowych, warunki śniegowe, które jeszcze zostaną wzmocnione poprzez infrastrukturę naśnieżającą, prawda, to spowoduje, że narciarstwo biegowe będzie nam miało bardzo dobre warunki do rozwoju. Do czego zachęcam władze samorządowe tego regionu, to do tego, żeby wzmocniły kluby sportowe, bo obiekty będą, ale również, żeby za tym poszło ten sport wyczynowy w kierunku narciarstwa biegowego i tutaj na pewno trzeba więcej pomocy i samorządowej, i państwowej. Dziękuję bardzo, cieszę się, że w tej uroczystości uczestniczę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę o zabranie głosu prezesa Stowarzyszenia Bieg Piastów, pana Macieja Pawłowskiego. Panie posłanki, panie ministrze, panie marszałku, panie wojewodo, państwo prezesi, drodzy goście. Mam trochę doświadczenia w przemawianiu, ale akurat dzisiejszy dzień powoduje u mnie niesamowite wzruszenie. Bo to, proszę państwa, ponad 40 lat temu, kiedy miałem okazję poznać Juliana i nie ukrywam, że wtedy zastanawiałem się, co ten niewysoki gość chce. Jemu wszyscy pomagali, tylko ta pomoc wyglądała w ten sposób, że niewiele można było zrobić.
Nikt nie wierzył wtedy w to, że na Polanie Jakuszyckiej, mimo tych świetnych warunków, o których tutaj wszyscy już mówili, że tutaj będzie można biegać. Wierzył w to Julian. Wokół niego zgromadziła się najpierw niewielka, później coraz większa liczba ludzi. I to doprowadziło, proszę Państwa, do tego, że powstały te prowizoryczne budyneczki, które tutaj obok nas są. Prowizorka, jak Państwo wiedzą, trwa najdłużej. Doszliśmy do takiego momentu, kiedy nie można już dłużej w takich warunkach funkcjonować. Ja Państwu powiem, że to wzruszenie budził mnie również fakt, że przypominam sobie, kiedy będąc zupełnie młodym człowiekiem, patrzyłem na te obiekty w Europie, w tych miejscach, o których Pan Prezes mówił, z niekłamaną zazdrością. To był pewien wzór, to było coś, do czego wszyscy chcieliśmy jakoś dążyć. Dopiero po pewnym czasie zorientowałem się, że oni nam zazdroszczą. Oni nam zazdroszczą tego, co tutaj mamy na Polanie. Jedyna bariera, jaka przez cały czas nam towarzyszyła, to obiekty. Stowarzyszenie Bieg Piastów, którym mam przyjemność kierować, nastawione jest przede wszystkim na narciarstwo rekreacyjne, familijne. Ale bez tego narciarstwa nie można mówić o narciarstwie wyczynowym. Jakbyśmy tutaj wyszli, zobaczylibyście Państwo tam poniżej Polany, bo dzisiaj wiatr jest tak, że na samej Polanie jest mniej ludzi. Na te parkingi, one są pełne, mamy środek tygodnia. Ci wszyscy ludzie przyjeżdżają tutaj i oczekują od nas, że zapewnimy im zdecydowanie lepsze warunki. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez te ponad 40 lat zostawili cząstkę siebie na Polanie Jakuszyckiej. Polana Jakuszycka to nie tylko miejsce do biegania, to miejsce, gdzie spotykają się przyjaciele. Wszyscy ci przyjaciele zostawili, tak jak powiedziałem, kawałek siebie, kawałek swojego serca tutaj w tym miejscu. Chciałem im bardzo serdecznie podziękować i chciałem powiedzieć, że dumą napełnia mnie fakt, że w imieniu tych właśnie wszystkich ludzi mogę tutaj brać udział w tym przedsięwzięciu i w podpisaniu aktu erekcyjnego o budowie tego ośrodka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, a teraz doniosła uroczystość. Tak wygląda akt erekcyjny. Ja odczytam, a Państwo, którzy są w tym akcie wymienieni, będą ten akt uroczyście tam podpisywać. Dolny Śląsk, Polana Jakuszycka, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. Akt erekcyjny. Dla budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu w miejscowości Szklarska Poręba w Jakuszyce, sporządzony w obecności przedstawicieli władz centralnych, regionalnych i lokalnych, przedstawicieli Kościoła, instytucji państwowych i samorządowych, stowarzyszeń sportowych, projektantów i inżyniera kontraktu oraz wszystkich znamienitych gości. Pieczołowicie przechowywany zostanie do dnia rozpoczęcia prac budowlanych, a następnie wmurowany pod budowę ośrodka. Dolnośląski Ośrodek Sportu na Polanie Jakuszyckiej służyć będzie narciarzom, amatorom i turystom, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju sportu wyczynowego w dyscyplinach zimowych. Inwestycja przyczyni się do rozwoju gospodarczego i turystycznego Karkonoszy i Gór Izerskich, poprawiając warunki uprawiania sportu, w szczególności dzieci i młodzieży oraz sportowców niepełnosprawnych. Zamiar rozpoczęcia inwestycji potwierdzają niżej podpisani. Wiceminister sportu, pan Jarosław Stawiarski. Prosimy bardzo. Dziękujemy. Marszałek województwa dolnośląskiego, pan Cezary Przybylski.
Dziękujemy. Wojewoda dolnośląski, pan Paweł Chreniak. Dziękujemy. Burmistrz Szklarskiej Poręby, pan Mirosław Graf. Dziękujemy bardzo. Prezes DPIN SA, pan Sebastian Kącki. Dziękujemy. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, pan Apoloniusz Tajne. Dziękujemy bardzo. Prezes Polskiego Związku Biatlonu Dagmara Gierasimuk. Dziękujemy. Prezes honorowy, założyciel Stowarzyszenia Bieg Piastów, pan Julian Gwozdowski. Pawłowski. Dziękujemy. Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park, pan Maciej Badora. Dziękujemy wszystkim bardzo. Szklarska Poręba, Jakuszyce, 16 stycznia 2018 rok. Akt erekcyjny został podpisany. Teraz dalsze czynności związane z umieszczeniem aktu erekcyjnego w specjalnej skrzyni. Prosimy pana marszałka i pana ministra o umieszczenie tego aktu i statuetki w tej specjalnej skrzyni. Nie jest to kamień węgielny, ale akt erekcyjny później zostanie
wmurowany. Tak, prosimy jeszcze. Miło mi poinformować, że inżynierem kontraktu dla planowanej inwestycji jest firma Miasto Projekt Wrocław, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która współpracuje w ramach konsorcjum z głównym projektantem obiektu, firmą ETC Architekci, spółka komandytowa z Wrocławia. Prezentowane za chwilę w dniu dzisiejszym makiety wykonała firma MCW Makiety Architektoniczne z Wrocławia. Prosimy bardzo pana Jarosława Stawiarskiego, Pawła Chreniaka, Macieja Badorę, Cezarego Przybylskiego, Mirosława Grafa, Sebastiana Kąckiego, Apoloniusza Tajnera, Dagmarę Gerasimiuk, Macieja Pawłowskiego, Juliana Gozdowskiego, Iwonę Krawczyk i Jerzego Michalaka o odkrycie makiet. Wygrała lewa strona. A mnie pozostało już tylko podziękować Państwu za wspólnie spędzony czas. Oczywiście także zapraszam na Polanę Jakuszycką teraz, dziś, a także jutro, kiedy ten wspaniały obiekt powstanie. Teraz oczywiście można te makiety obejrzeć i podziwiać. Dziękuję bardzo. Tomasz Jaroński, Eurosport. Jak już jestem przy głosie, to zapraszam do oglądania Igrzysk Olimpijskich w Eurosporcie i Państwu i sobie, i Państwu prezesom życzę medali. Dziękuję bardzo. Informuję także, że w drugiej części namiotu jest poczęstunek. Serdecznie oczywiście także zapraszamy.